Cześć, witajcie, z tej strony Mafiosolec. Siemaneczko, z tej strony Brączek. I witamy was w Farming Simulator 2015 na tej zajebistej serii od Bizona do Lexiona. Jak widzicie, Brączek ze mną dzisiaj tu w mego boku. Prawego. Prawego, po mojej prawicy, po lewicy jest właśnie ten oto piękny aparat, który... Czyli wy. Czyli wy, czy i tak widzicie nas na pewno o wiele lepiej. Ogólnie będą dwie perspektywy i zobaczymy, jak wam się to będzie podobać, bo moim Brączka zdaniem jest zajebiście to wygląda. Tutaj się nagrywa również i kierownica, także wszystko powinno fajnie wyglądać. A co, w dzisiejszym odcinku, tak jak już wcześniej wspominałem, lecimy sobie z agregatowankiem. Też pogadamy sobie na kilka jakichś tam różnych temacików. Dobra, bramę sobie otworzę od razu samego począteczku. Masz otwierane drzwi? Masz. Tak, mam nadzieję, że ten... Tylko u mnie są otwierane... R. Nie, poczekaj. U mnie są na D. Nie okay. Wiem czemu tak się, bo w kierownicy mi się ustawiło. Aha. Ale jak widzicie, już bardzo ładnie nasz New Holland chodzi. Powiem ci, że dźwięki są zajebiste. A ogólnie mam słuchawkę na ta włożoną. Ale wprawdzie mogę je wyjąć, bo i tak tutaj wiem jak... Jak on fajnie chodzi. Ale z tym agregatem będzie fajnie wyglądać, powiem. No powiem ci chyba, że jo. Nie podczepiłeś. Masz manualne podczepianie? Mhm. Bo chcieli, żeby to fajnie wyglądało. Kurwa, było manualne. O, jest. A skąd wiedziałeś, że jest teraz? To ci wyskoczyło tam? Takie kropeczki wyskakują, patrz. Widzisz? Taka czerwona kropeczka jest. Jak są dwie rzeczy, to masz takie dwie zielone. Jaka beka, ty. No. Zobacz, ten, jak realnie tu, tego, no i tak, tak właśnie chcieli, żebyśmy tak grali, no to tak będzie. Dobra, możemy spadać sobie na pola dzisiaj i ogólnie porobimy sobie te pola, które dopiero w tym sezonie wzięliśmy z dzierżawy. Także dwa nowe pola pomyślałem, bo zobaczymy, nad trzecim się zastanawiam, ale to dopiero mówię, zobaczymy po jakimś czasie, bo też wiem, że ta seria będzie około 3-4 sezonów, nawet może i więcej. O kurwa, a ja zapomniałem, że ten agregat ma dużą kolizję. Trzeba serio? Troszkę, no, nie wiem czemu, ale po przekonwertowaniu Arek nic nie mógł zrobić i masz kolizję. Jaka reakcja, o kurwa! I trzeba troszkę też uważać na jakieś drzewa, czy coś, jak jest w tym stylu. I dobra, czekajcie, tu gdzieś był ten zjazd. O kurna, tu jest błoto chyba. Tutaj? No. Przecież zaorane te błoty. Nie. Na drodze. No, na drodze. O. Ciężko, matko. Ciężko, już cały New Holland brudny. I ogólnie tak, mam nadzieję, że uda nam się to dzisiaj wydać, bo to dzisiaj niedzielka. O, żaby jak słychać, ja cię kręcę. Ten jak pobrudził się już. O, przez to było to takie, ale dobra, będziemy i takim robić. O kurde, faktycznie ładny zestaw. No urcy skraby w tym agregacie ciężko miał ci powiem. Ciężko bym miał. Przywo jedziesz, prawo trochę. Ale gdzieś pojechał przywo, ja pierdolę. Dobra, cicho, to było tylko na przecięcie. Dobra, będziemy dobrze robić. Ogólnie tu wiecie, ja się z tym błotem namęczyłem, żeby to zorać. Wczoraj się cały dzień męczę. Może ogólnie to ja sobie pojadę, nie? I zacznę od jednej strony, bo to mi w życiu równo nie wyjdzie. No to jedź, co tam jeździ raz przy razie. No, od tego właśnie pojadę i sobie raz przy razie będziemy jeździć. I ogólnie tak, no mamy dzisiaj niedzielkę, Brączu już jest od piątku. W piątek zakończenie roku i w ogóle, także no nie pamiętam. W sumie troszkę... nic nie porobiliśmy takiego. W sumie nic takiego nie porobiliśmy, wszystko w biegu. Byliśmy jeszcze później, właśnie tak, zaczęło się chyba na 9, Brączka pojechałem o 4, także tam bez żadnych problemów Brączu sobie do nas dojechał. Przyjechaliśmy, zjedliśmy coś, poszliśmy jeszcze spać, staliśmy o 9. Ja na 9.30 miałem na podpisanie świadectwa, podpisaliśmy tam później na miasto, jakieś tam małe zakupy jeszcze. Msza, zakończenie roku, Brączek trochę na mnie się naczekał. I później właśnie wyruszyliśmy sobie do Płocka jeszcze. Kupiłem nawigację do samochodu. Kupiłem taki fajny fotel, ale to zobaczycie sobie. Będziemy robić... No na Q... Nie, na Q&A nie. Będziemy robić, jak prosiliście o to, pokazanie mi stanowiska pracy, taki unboxing pokoju, jak ktoś to tak nazwał. To mówię, zrobimy sobie na dniach, jak Brączka póki mam przy sobie, żeby mi to pomógł nagrać. A tu mówię, najpierw musimy ogarnąć tu trochę pokoju, mieć troszkę więcej czasu, bo na razie tego brak. I co tam jeszcze takiego ciekawego? No i później ognisko było wieczorem w piątek, no to ja wczoraj praktycznie cały dzień przespałem, znaczy większą część dnia, bo wstałem o 15, ale coś tam jeszcze nagraliśmy, u Brączka nagraliśmy sobie American Trucka, gdzie serdecznie zapraszam, bo też właśnie z tych dwóch perspektyw wyszło i naprawdę fajnie to dość wygląda. U mnie ja na całe szczęście miałem wcześniej nagranego Need for Speeda z Karoliną, troszkę też pogadaliśmy sobie z Adasiem, z Stanasem, nagraliśmy tam FIFA. I
Ja, u Adasia jeszcze poszły maseje, no i powiem wam, że tak nas zmorzyło, że chyba 23 już poszliśmy spać. No po 23. No bo naprawdę masakra była, taka przymułka, ale powiem wam, że chyba wreszcie troszkę się wyspaliśmy i troszkę takiej siły nabraliśmy na to nagrywanie, na też troszkę takiego używania na dworku, bo też nie będziemy całe dnie przed kompem spędzać, dzisiaj też lecimy sobie po południu na imprezkę, ja teraz nagram i lecę po Karolinę, bo później ona ma grilla, także do południa chociaż sobie posiedzimy u mnie. A my później wieczorem lecimy na patelnię. Też już wiem, że ktoś się chce tam z nami spotkać, piwko jakieś wypić, jakiś widz. Także myślę, że też sporo się przegada. W poniedziałek, jutro może jakiś ten ogarniemy, żeby gdzieś na dworzu. No, no właśnie, żeby jechać jakiś coś vlog nagrać. Tego, tamtego, wiecie. Ogólnie Brączek sobie 60 on pojeździł, jak ja spałem wczoraj. Z tatą tam jeszcze dosiewali, trochę zboża było. Kurde, powiem ci, nie jestem przyzwyczajony, jak nie widzę siebie w kamerce, bo ja mam u siebie ten ekran na drugą stronę. Ogólnie mamy tu 6 minut, czyli ogólnie tak mamy gdzieś koło 8, bo tam na tej kamerce trzeba pamiętać, że ona się przy ilu, przy 29 wyłącza? 29.50 się wyłącza. A dobra, my ogólnie trochę pojeździmy sobie też z zewnątrz. No, bo prosiliście. Bo prosiliście o to. Jeździłem też chyba w tym Newfoundlandzie ostatnio o worce. No kurde, tamten odcinek, powiem wam, był długi, ale nie przypadł wam jakoś tak do gustu. Chcieliście te długie odcinki, ale jest o wiele mniej, może jeśli nie chodzi o ten, o łapki, bo tam łapek jest chyba 2000, jak na tą serię, no jest jak jest. Fajnie, że w ogóle jest ta seria i oglądacie, ja się muszę trochę więcej narobić z nią. Ej, właśnie jeszcze te będę tablice musiał. Ty słuchaj, w ogóle wczoraj tą 60 twoją, nie? No. Cofam, bo już do supa dojeżdżałem, nie? No. Cofam do supa, cofam, kurwa, hamulec naduszam do fula, nie? O, nie, że dalej słyszy, ja pierdolę, co się dzieje, nie? No. A przecież tam są te dwa pedały hamulca, nie? I czemu one nie są złączone? No bo u nas tylko jeden, ja zawsze działa. Kurwa, ty, ja lewy duszę, czekaj, który? Ja czekaj. Jeden duszę? Prawy jeden... działa chyba. No, a ja lewy duszę, ty, i nic, ona nie hamuje, na sup jadę do tyłu, nie? Lewo wyhamowałem, kurwa, nie, ten najzwyczaj sprzęgło wciskasz i tyle, na polu to ci raczej się... No gdzie, przecież ja na sprzęgle cofałem. A, na sprzęgle cofałeś. Nie, wtedy wciskasz sprzęgło na maksa, nie? I on ci powinien ten, ziemia powinien się zatrzymać, chyba że z górki jakieś tam miałeś. No to było z górki do supa. Nie, mnie jakoś na, bo ten jeden strasznie ciężko chodzi, ja ten drugi, co my nim hamujemy, chodzi lżej, nie? I wiesz, jak my normalnie jeździmy, czy coś tak, nie jedziemy z jakimś transportem ani z niczym, to wiesz, zarzucamy tylko ten jeden, każdy, tata jest przyzwyczajony, ja też. I nie trzeba, wiesz, nic. No to kwestia przyzwyczajenia, nie? Ogólnie, czekaj, ja pamiętam, że mieliśmy coś powiedzieć na odcinku. Kurde. Ej, to coś było, no. A! Ogólnie mieliśmy poruszyć taką pewną sprawę, bo widziałem, że się jakaś hejty w ogóle zaczęły u mnie, u Mikiego. I ogólnie ludziska, słuchajcie, to, że nie nagrywamy, to nie znaczy, że jesteśmy jacyś tam obrażeni czy coś, po prostu nie rozmawiamy na razie ze sobą, tak wyszło, taki jest czas, że nie mamy czasu też na rozmowy ze sobą, nie wiem, może my musimy odpocząć od tego wszystkiego. No po prostu tak jest i nie chcieliśmy też rozmawiać o tym. Nie uszanujcie to i nie piszcie pod każdym odcinkiem, czemu tak, nie ma Mikiego. Nie chcieliśmy ogólnie nosić to na YouTube'a, no bo to są sprawy naszego teamu, po prostu no Miki już powiedział, że nie nagrywamy i myślałem, że to uszanujecie, ale najwidoczniej nie, dlatego też postanowiłem, że poruszymy chociaż trochę tego tematu i mówię, po prostu nie nagrywamy, uszanujcie to, nie chcemy mówić dlaczego, po co, po prostu na razie tak jest, może będzie inaczej, nie wiemy o tym, zobaczymy jak będzie za jakiś czas, uszanujcie to, nie chcecie nas oglądać, no to okej, dajcie tego suba czy coś, no i trudno, no my nic nie poradzimy, na razie jest jak jest, no i ogólnie no to, że nagrywamy chłopaki na Borusiowie, no, no to jest druga sprawa. No to jest druga sprawa, bo patrzcie, no miała być ta seria wspólna, no ale jak nie rozmawiamy, no to jak mamy to nagrać, no to niestety tak wyszło jak wyszło. I teraz drugą sprawą jest to, że jeżeli daje się mapkę, daje się mody, bo widziałem, że i o to mieliście też problem u Mikiego tam, jeżeli też gra na takich samych modach, no słuchajcie, no nie będziemy oglądać teraz specjalnie wszystkich odcinków, a jeżeli mody są wydane do ogólnego downloadu, no to każdy ma prawo na nich grać, a to, że akurat taki sam zestaw wyszedł, to mi tam bynajmniej nie robi to problemu, nie, widzieliście u mnie, że ja robię z tego problem? Nie, bo dlatego, że to jest wszystko w ogólnym downloadzie i każdy może sobie na tym nagrywać, widzicie, dużo jest serii ludzi, ludzie mają serii no. Z Borusiowa i nikt tam nie widzi, że no, krzecie. Jeżeli Miki teraz nie gada z nami i miał nagrywać z bokiem tę serię i nie nagrywa, no to chyba też ma trochę prawa zrobić sobie własnej serii z tego. No właśnie, bo też miało tak być, więc ja nie mam żadnego problemu, ja mówię, do chłopaków... A nie jeżeli nie... wydajecie u Mikiego 50 łapek w dół, to na pewno mu się miło nie robi, jeżeli mówię, on tak nagrywa odcinki dla was. Tak samo jak Kaskiego, że się zhejtowali, kurde, no naprawdę, tu mi było strasznie szkoda i mówię, no trzeba poruszyć ten temat. Nie wiem, czemu wy tak zrobiliście, ale mówię, no nie ma co się spinać. Każdy, oni mówię, mają w ogóle inną serię, bo to jest inne maszyny, inaczej to prowadzą, mają inne pola. Nie wiem, czemu mi teraz na myśl przyszedł film Boxdela, pamiętasz? Ten no. Wstawił film, że ludzie ściągają od niego filmy.
Ale Boxel powiedział, nie wiem, tam są trzy, Boxel powiedział, że nie będzie miał problemów o to, że ktoś nagrywa na przykład tam jakieś ciekawostki o kimś czy tam coś takiego, jeżeli nie będzie kreat mu stylu. Jeżeli Miki z Kaskim nagrywają swoje odcinki w całkiem innym stylu, bo mają całkiem inną gadkę, całkiem inaczej gadają, to no kurde, ludzie... Ja naprawdę polecam, jeśli ktoś nie oglądał Boxela, zapraszam do oglądania, mówię, tak jak Boxel nagrywa te ciekawostki z gier, tego wszystkiego, nie? No. I mówię, no w internecie jest multum, masa tego i powiem tak, jak ja ostatnio szukałem czegoś do Hurdwordu, to też jakieś tam wpisywałem ciekawostki, nie? I właśnie u niego oglądałem, ale później u innych ludzi. I ewidentnie było widać, że to jest wzięte od niego, bo było idealnie wszystko poukładane w tak samo, było troszkę inaczej mówione, ale większość było widać, że to jest od niego. Jeżeli każdy z nas ma swój styl zaczynania, nagrywa z takiej innej perspektywy, w ogóle o czym innym rozmawia na odcinkach, to a że ma po prostu tą samą mapę, to nie jest nic takiego i mówię, no nie spinajcie o to tyłków, mówię, no to na pewno chłopakom się miło nie zrobiło. A hejtować za to, że on robi coś dla was, coś dla widzów, no to też no mówię, to głupie, nie? Jeżeli mu się spodobała mapka, mnie to cieszy i jeżeli chce na niej grać, to też, więc mówię, no nie dawajcie tych unlajków, jak chcecie, po prostu lepiej nie oglądajcie tego, najwyżej troszkę będzie mniej wyświetleń u mnie, czy też u Mikiego, ale po prostu dajcie sobie spokój z tymi. I najważniejsze, skończcie pisać, dlaczego nie nagrywam razem, bo to naprawdę, bo ja chyba zacznę komentarze usuwać, bo... Już mówione było tyle razy, mówię, już po tym odcinku mam nadzieję, że to się uspokoi, musicie to uszanować na razie tak jak jest i mam nadzieję, że większość was to zrozumie, jak nie, no to ja już inaczej do was nie dotrę. I najważniejsze, nie jesteśmy pokłóceni. No, nie jesteśmy pokłóceni, tak jak już Miki kilka razy wam pisał, ale widać, że wy nie rozumiecie. I ogólnie też jeszcze tam sprawa Hurdwarda, mówię, też nie hejtujcie, no bo kurde, no każda gra może tak samo jak, nie wiem, jak nie byście zaczęli hejtować za to, że nagrywam farminga, bo Miki też znowu nagrywa farminga, mówię, to są gry, gry są wydane, każdy może sobie nagrywać, z tego co tam widziałem, każdy ma w innym, no tak co już mówiliśmy, jest w innym stylu to nagrane, chłopaki inaczej też grałem na innym serwerze, wszystko inaczej, więc no mówię, no nie wiem czemu te hejty, to że odcinek był wydany trochę wcześniej, no to nic nie znaczy, że ściągnął ze mnie tą serię, bo gdzieś tam Miki chyba widziałem, że kilka dni wcześniej niby to nagrał, także no mówię, no to nie ma co... Weź pojeździ ze środka teraz. No chyba tak właśnie zrobię, bo fajnie się jeździ ze środka. Także mówię, nie przestańcie to hejtować, nie chcecie, nie oglądajcie i tyle w tym temacie. Właśnie dobrze mi się to przypomniało, że mieliśmy poruszyć ten temat. No i ogólnie tak, plany Brączek zostaje do piąteczka, do czwartku, piątku, tak jeszcze nie wiadomo, bo ma osiemnastkę. Nie swoją, ale tam u kumpla chyba, czy u koleżanki. Tak, u kolegi z klasy, no. I mówię, no to dopiero tam Brączyk będzie jechał pod koniec tygodnia, także jeszcze mamy tydzień przed sobą. Mam nadzieję, że dzisiaj na patelni będzie spokojnie, bo nie pijemy raczej, jedno, dwa piwka. No, dokładnie. Bo też mamy trochę po ognisku dość. I tak to myślę, że nie będziemy też przesykać całego poniedziałku, fakt, że jak wrócimy tam czwarta, piąta też pewnie będzie chciał się spać. No ale do 10 pośpimy, będzie. No starczy. Ale dzisiaj jesteśmy wyspani, także jest luzik bluzik. Ogólnie 14 minut, super, jeszcze drugie pole spokojnie pojedziemy robić. A ty mówisz, że jednego się nie wyrobię, Krzyku. No nie wiem. Ale fajnie, tym zestawem leci ładnie. Nie, cieszę się, że udało mi się ten nagrania za taką cenę przekupić, bo jak ja bym miał tamtym robić, co miałem na początku, to ja bym się chyba zarypał. Ogólnie też po prostu nie chcę robić kolejnych odcinków na tych samych maszynach, bo wiem, że to będzie nudne i bardzo mało oglądalne. No tak to mówię, mam teraz tego New Hollanda, już widzicie, orka już była na innym. Teraz muszę tylko zbierać tą kasę na New Hollanda, na Combine, bo na pewno nie chcę żniw na Bizonie. Nie wiem, jak to się uda, czy się uda w ogóle. Ile on kosztuje? To czekaj, tam mi wyszło chyba, że 135 tysięcy euro z headerem. O wózku już chyba nie wiem, czy liczyłem wózek, czy też nie. Ale wiem, że to wózek... Sprzedam Bizona? Bizona sprzedam, no to będzie około, nie wiem, tam 11 tysięcy euro. Bo teraz masz kasę za zbor... realną, czy nie? Czy... Nie, to jest wszystko w euro. Ale to jest kasa twoja, czy zmieniałeś? Nie, to jest kasa moja, tyle ile mam. Dobra. No, także tutaj kasy mam tyle. No, to za skąd Bizona... tyle pieniędzy weźmiesz? Kredyt jeszcze mogę stówkę wziąć. Także, a jeszcze zboża mam do sprzedania sporo. No tam w magazynie będzie 60 ton. No to jak za tonę, no za tonę ile? Tam koło 1000 nie dostanę. Ale tam powinienem dostać, nie wiem, 700-800, no to mówię, tam jeszcze dobre i te 30-40 tysięcy jak dostanę, no to by było fajnie i do tego jeszcze sprzedam sobie Bizona. No i stówkę kredytu jeszcze mogę wziąć. I też muszę mieć troszkę... A masz spłacony kredyt? No właśnie nie, mam 100 tysięcy wzięte, ale no to wezmę jeszcze jedne 100 tysięcy, no bo mówię, w żniwa, no wiecie, tam tym szybciej mi te żniwa na pewno pójdą. Też nie będę robił wszystkich tych prac polowych, żeby wam się nie nudziło.
żeby zmieniać ciągle te maszyny. Za Ursusa wczoraj tak sobie graliśmy u Adasia na Masejach i prawdopodobnie nie wiem, czy Masej nie będzie drugim ciągnikiem. Ale to mówię, będę myślał, bo coś potrzebne będzie z Turem na pewno. Także nie wiem, czy nie pojawi się też jakaś ładowarka, bo... No nie wiem, ciągnik z Turem fajna sprawa, ale ładowarka tym jeszcze bardziej, no bo przydałaby mi się... Znaczy tak, jeżeli chodzi o zbieranie belek, no to zbieranie belek, no to mam tą samozbierającą. Więc z tym spoko. A mówię, a bardziej mi się przyda coś do kurnika, do wyciągania obornika, do ładowania i do załadunku do pieca. Wyszła fajna ładowarka. No wyszła fajna ładowarka, taka żółta. Nie wiem co to za firma, ale to się mówię, to się sprawdzi. Ja ogólnie sobie poprzeczę, jak teraz polecimy. Nie, myślę, że fajny klimat jest na serii. No właśnie chcieliście tam, żeby to kiedy wydać. Mówię, może zobaczymy, muszę tu poprawić to co mam. Ogólnie zaraz ten, powinienem się, jak będzie chwila czasu, wezmę się za tą poprawioną wersję bolusiowa i wam to wydam, żebyście za dużo save'a nie mieli, ale postaram się zrobić tak, żebyście tylko podmienili sobie mapy. Mam nadzieję, że to się uda. I tak, żebyśmy też nie musieli my ogarniać sporo, ale wiecie, nie mamy tam dużo porobione, w razie coś to po prostu padniemy sobie na naszą serię dużymi ciągnikami. Kupimy tam duże siewniki, bo jeszcze nie mam wszystkiego zasiane. I nadrobimy ten save, ale chcę, żeby ten pies był poprawiony, żeby te bramy się otwierały. O, dobra, kozak. I zaraz tu wylecimy sobie. Ale tu rechodzą te żaby, Adam zaczy mówi na nie kaczki. Ale w porządku. Ogólnie też Adaś, wprawdzie no, można powiedzieć chyba, nie? Wprawdzie no też, Adasiowi musicie, po prostu Adasiowi musicie wybaczyć teraz przerwę na kanale, to, że ma wrzucę, po prostu ma w rodzinie trochę gorzej niż wtedy i... No, ogólnie na pewno wam powie w odcinku, którym co tam się stanęło i czemu tak właśnie jest taka mała aktywność teraz w niego. Znaczy dobrze, że akurat teraz też i nas nie ma, tam próbujemy jakoś z Adasiem sobie pogadać, tak chociaż żeby wiecie, chwilę było jakiegoś tam kontaktu. Mówi, Adaś powiedział, że już tam po poniedziałku od wtorku powinien wrócić razem z nami, my też postaramy się więcej czasu, więc wszystko będzie okej, także musi to też Adasiowi wybaczyć, ale to mówię, to sprawy rodzinne są ważniejsze. Ale to mówię, dowiecie się wszystko w odcinku Adasia. Jeżeli będzie chciał, to wam powie. No będzie chciał, to wam powie. Także nie piszcie na razie nic po prostu, bo Adaś też nie poruszał tego tematu. Ale też zaraz pewnie się zacznie... O kurwa. Nie, wiesz co, ja pojadę polem. Bo tu jesień, kurna, podeszło, tu nie wiadę. Ogólnie ja to wywalę przy tej poprawionej wersji z tych dróg, bo na tych drogach takich dojazdowych do pola to nie fajnie to wygląda. Co tu jest? Tu orka, orałem cały odcinek. Równiutkę 40 minut mi prawie to zajęło. Dobra, ogólnie ile mamy tutaj? 18 minut, także spokojnie jeszcze to pole powinien też... Chyba nie zrobić całego. Wiesz co, to jest mniejsze pole. I co, w następnym odcinku testujemy naszego Amazonę. Ja też no troszkę kasy pójdzie, prawdopodobnie będę kupował nasiona, bo mnie nic takiego ciekawego nie zostało, tam przemunkować to trzeba, zabejcować. Może trochę swoich, ale większość kupimy z centrali raczej, także będziemy mieli to wszystko w big bagach. No i teraz problem, nie, mam Tura, także do Tura muszę tylko dokupić sobie od big bagów ten zaczep. No to spokojnie, powinniśmy dać sobie tutaj jakoś radę. No. I będą siewy w kolejnym odcinku, także pewnie jeszcze jak Brączek będzie, to jeszcze sobie siewy zrobimy. Brączek też trochę mi pomoże pojeździć, bo nie dam dzisiaj Brączkowi, bo to mój Ninciu Holland jest, ale ten Brączek zaraz będzie u siebie grał na typowej, także też zapraszam. No, także powinniśmy wszystko udać nam się wrzucić do tej 17 na wieczór. Na południe, nie no, wieczór, południe. Po południu takie o, po południe będziecie mieli. Kurde, w ogóle teraz straciłem rachubę. Czekaj, mógł chyba pojadę już na wprost i... To jedź cały czas prosto teraz. No, prosto zrobię i zaraz zrobię ten kawałek i będziemy później fajnie sobie jeździć. Straciłem w ogóle rachubę czasu przez te dnie, jak wiecie, tak trochę to ognisko, tu się przespało cały dzień i w ogóle. I tak wczoraj już myślałem, że jest niedziela, dzisiaj poniedziałek, ale tak się okazuje, że dzisiaj dopiero niedziela. Kurde, ta patelnia to już w ogóle też nam pozmienia, jak całą nockę znowu będziemy się bawić. Naprawdę fajny ten zestaw jest. Kurde, no takie, powiem wam, że naprawdę, jeśli chodzi o agregaty w farmingu, to jest naprawdę bieda, no. Jeśli chodzi o małe. No ten duży, no to wiecie, mamy na tej naszej serii, no to, ale on jest bardzo duży, tylko że on jest taki do wzruszenia przed siewami, bo on te graczuszki ma małe, tych graczek jest bardzo dużo. Za szybko podniosłeś. Za szybko troszeczkę, a dobra. Tam siewnikiem dam radę, przecież grona jest aktywna z przodu. No niby raz. Wprawdzie to nawet nie musiałbym tego agregatować, ale chcę mieć równo, ładnie zrobione. No, wziąłeś na raz. O, praktycznie na raz to wziąłem, także super. Teraz jak byłeś raz przy razie, jeżdżę, co? Co? Raz przy razie. No, raz przy razie i to fajnie,
fajnie mi wtedy wyjdzie. Mam nadzieję, że takie wam się spodoba, ja wtedy najwyżej poświęcę tą kamerę, co sobie kupiłem, że będę stawiał w tamtym miejscu. Ogólnie też i moja kamerka będzie o wiele lepsza, bo będzie fajniejsza jakoś, może od przodu nawet ją włożymy, bo ona ma fajnie duży kąt, tak jak właśnie obrączka i ładnie to wszystko wygląda. Także ja sobie dokupię drugą baterię, do niej będzie jedna na farminga, a jedna będzie na nagrywanie z reala. A właśnie tą kamerką będę nagrywał sobie kierownicę, jeśli tylko będziecie chcieli. I myślę, że taka perspektywa fajnie by to wyglądała, bo widzicie, co tu fajnie robię. Też ta kamerka będzie o wiele mniejsza od kierownicy, bo żeby nie zasłaniać wam ekranu, żeby nie nawalić tego wszystkiego, tym bardziej, że w tej serii jest jeszcze tablice są. I ta moja ramka od kamerki też nie jest mała. Właśnie jeszcze kurde, będę musiał się pobawić z tym z tablicami. Ale tak za dużo rzeczy nie robię, także tam się tylko pewnie paliwo zmieni. Paliwo się zmieni i kasy tam za dużo nie odejdzie. Muszę te odsetki ogarnąć, bo to tam codziennie jakieś odchodzą. Ale już najwyżej dzisiaj nie ma tyle czasu, to tam na tablicy już tego nie będę zbytnio dużo robił. Zara nagrywamy. I to nie wiem, chyba na idziemy, zjemy to śniadanie i przyjdziemy może do ciebie. No, a które nagramy typowo? No, jeśli moje zgrywają już, która jest godzina? 10. Moja pierdziała. No 20 minut typowej to będzie akurat. Jo, 20 minut typowej. Ja już chcę to skończyć, bo mamy 22 minuty, to już skończę sobie akurat na odcinku te pole. I mówię, na razie takich większych jakichś tam planów nie mamy. Chcemy po prostu coś nagrać w tygodniu na dworku. Na pewno chcemy ten Q&A fajny zrobić. No, ten Q&A no, będzie zajebisty. Będzie zajebisty. Na dwa kanały, także... mam fajny pomysł, jak to zrobić, także na pewno wam się to powinno spodobać. Ale tu dźwięki są fajne. A mi się podoba, jak te ptaszki ćwierkają. I ten. No i fajnie by było jeszcze nagrać jakąś akcję. Jakąś akcję, nagrać tak wspólnie sobie jakieś nagrywanko. No, ja nie mam... no, kiedy my ostatnio nagrywałeś? U mnie. No. Ale nie, też nie nagrywaliśmy żadnej akcji, tylko vlogi. Ale u mnie na wakacje. A. No dopiero od Karola tam te sianokosy. No. I to była jedyna akcja, którą my nagrywaliśmy razem. No. A tam ładnie masz wyświetleń. No a teraz fajnie by było nagrać, bo zobacz, jakbyśmy w lutym, to nie było możliwości, żeby nagrać, a zobacz, ile teraz się dzieje, nie? No u mnie wczoraj. A jutro poniedziałek, może akurat by, wiesz, ktoś robił, no to fajnie by było podzwonić, zapytać, czy gdzieś nagrać. No powiem wam, że fajnie, bo ten... Bo wczoraj było strasznie dużo roboty, ale robili to do południa, my po południu dopiero wstaliśmy, ogarnęliśmy się i już kto nie było... Kto wstał, ten wstał. No, no ty... Ja tak o 10 czy 11 siedziałem na tym dworze i tak patrzę, ten dojdzie, gdzie mówię, kurwa, zaraz wezmę aparat, pojadę nagrać. Ja jestem ciekawy, jakbyś ty podjechał. Ja to od Mafisole, co by wiedzieli. Nie, ogólnie ja im tam pomagałem kiedyś przecież, bo udostępniałem im filmik tam. Jak coś o coś mnie tam prosili, bo coś im było potrzebne. A co, coś nagrywał? Nie, bo kiedyś było to w Solcu, to... Te głosowania na te podwórka, nie? No. I właśnie oni tam w szkole, ten chłopak od niego właśnie i ta córka, oni tam w szkole pomagali i właśnie pisali do mnie, czy nie udostępniłbym tego podwórka i w ogóle, nie? A ja też ogólnie ich znam, także spokojnie by pozwolili nagrywać. Jakbyś powiedział, że jesteś od... Ale też ciekawy, bo ludzie, kurde, nie znają cię w ogóle. Ja powiedział, dobry, ja od Mafii Solec. Jo. Ja bym tam wpadł na chwilę, to może nagrywać, bym poszedł do domu dalej spać. A oni tu są stąd gdzieś? Wiesz co, stąd? Ze dwójkę nawet nie widzieli, ten za blokami. Nie, kilometr będzie. No, to blisko. No musimy się przejechać, to ci... Może nawet dzisiaj będziemy jechać, bo nie, jakby Kieplina po nas przyjedzie, to... To będziemy jechać po Paulinę chyba tędy? No to ci pokażę, gdzie oni mieszkają. Dobła. Dobła, wiem gdzie. Wiem gdzie. I ogólnie, no mówię, taki z tych planów nic takiego ciekawego na razie nie ma. Ja kurna matury w tygodniu jakoś muszę jechać, coś tam napisać. Tylko że mnie zapomniał, ja pierdziałem. Dobra, ci przypomnę. W ogóle muszę się spytać, na którą godzinę ja mam tam pojeździć do nich. Ile my tu mamy? 24 minuty? Nie, dobra, to już dokończę, bo tu została z minuta robienia może. No, z dwie. No, dokończymy sobie to, spadamy na gospę i idziemy coś zjeść na szybko na śniadanko. Będą nam się tu kamerki już zgrywały, żeby to później podrenderowanie wszystko fajnie szybko ustawić. Dobra, już od razu tutaj popuścimy sobie. Ale się uwalił. Ale dość fajne Arek brudzenie dał, takie inne chyba mi się wydaje. Na New Hollanda? No, no takie... takie jest dość inne, tak nie brudzi się tak dziwnie, tak inaczej się brudzi niż te oryginalne maszyny. No dobrze, przynajmniej jest jakaś różnorodność. No, jest coś innego, ja nie wiem czy jedynie nie przemaluję sobie w nim felg. Na jaki kolor? Na białe, mam siwe. Znaczy on tak inaczej wygląda w tych siwych, taki jest kurde, on taki bysiu, nie? Ale z białymi dość fajnie wygląda. Weź ten... się cofnij teraz, nie zobaczę. Wiem. Po co masz ten? I dobra, ładny, i... ładny jest w sumie. O, dość fajny jest, fajnie, że wziąłem właśnie Holanda. Chciałem od razu ten oryginalnego, nie? Ale oryginalny mówi, kurda, no nie ma tego wyglądu w środku i w ogóle nie ma żadnych tam opcji, a Arek mówi, a to ja ci przerobię jakiegoś na ten. No i naprawdę Arkowi się kurde, fajnie... Kurde, Arka dawno nie słyszałem. No, kurde, urwał ten kabel od internetu i nic, nie?
Nie wiem, już drugi tydzień, nie, tydzień już panego nie ma. Tydzień, no. Dobra, spadamy sobie. A nie, tu jeszcze po przecie jak robimy. I już tędy sobie wyjadę. Też muszę wprawdzie to zagregatować, to też sobie już tu na poprzeczniaku opuszczę agregacik. To? No, a ja już tylko tu wiesz. Bo i tak to idzie do agregatowania. No. Dobra. No i co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mówię, ten Q&A to tam bądźcie aktywni na Facebooku. Z racji tego, że będziemy tam właśnie zadamy jakieś pytanka, wybierzemy sobie najlepsze, na które będziemy mogli jakieś tam pogadać. Ale mówię, jakieś ciekawe tematy z życia też zadawajcie, żeby jakieś historie ciekawe no mówię, to mówię, wejdzie jakiś fajny taki 20, myślę, że minutowy nawet. 20 u ciebie 20 no, i u Brączka, to mówię, u każdego z nas coś wyjdzie, tak żeby się nie powtarzały te pytania, bo będziemy sobie na każde z nich opowiadać, się po prostu jak jakiś temat zwrócicie u mnie, opowiemy niego i będzie jakiś fajny jeszcze u mnie, no to po prostu też opowiemy jeszcze u Brączka na inny temat ode mnie z pytań. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ach, pierdolone, drzwi mi prawie się powleciała. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć!